Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na powtórzenie z geometrii czworokąta. Geometria czworokąta to jest bardzo rozległy dział. Na tym spotkaniu chciałam Tobie przypomnieć najważniejsze zadania związane z kwadratem, z prostokątem czy też rąbem. Przy okazji tych zadań przeanalizujemy sobie wzory na obwód czy też pole takiego czworokąta. Jak również przypomnę w zadaniu, jak wykorzystać informację dotyczącą na przykład stosunku odpowiednich kątów w czworokącie i wykorzystamy przy tym fakt, że suma kątów w czworokącie wynosi 360 stopni, a więc zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to właśnie spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Dany jest rąb o boku długości 4 i kącie rozwartym 150 stopni. Oblicz pole tego rąbu. Jeżeli zadanie dotyczy geometrii, tym bardziej geometrii czworokąta, to pierwsze nasze skojarzenie powinno być: aha, co to jest rąb? Jak wygląda rąb? Jak nie pamiętasz, zawsze sobie będziesz mógł zerknąć do tablic matematycznych. W zasadzie rąb, definicję rąbu pasowałoby znać, prawda? Rąb jest to czworokąt, który ma wszystkie boki takiej samej długości. Tyle. Tyle wystarczy wiedzieć. Oczywiście nam się kojarzy też kwadrat z rąbem. Oczywiście kwadrat też jest rąbem. Ale nie każdy rąb to kwadrat. Natomiast wróćmy do naszego zadania. Popatrz, pasowałoby zacząć od rysunku, ale ja akurat specjalnie w tym zadaniu nie robię rysunku, ponieważ są takie zadania, które są idealnie podstaw pod wzór. Czyli tylko trzeba wiedzieć, jaki wzór. Po pierwsze, mamy wyliczyć pole tego rąbu. I jak pamiętasz, wzory na pola rąbów, to jest kilka wzorów na pole rąbu. Ja wykorzystam taki, żeby można było wykorzystać informację zawartą w zadaniu, że kąt rozwarty tego rąbu to 150 stopni. Jeżeli nie pamiętasz, to przypominam, że wzór na pole rąbu to jest a kwadrat razy sinus alfa. Jest to bardzo ważny wzór na pole rąbu, ale pamiętaj, kiedy go stosować? Stosujesz go wtedy, kiedy masz informację podaną o kącie. Czyli jeżeli masz podany kąt ostry, ja nie mówię, że to jest jedyny sposób na to zadanie. Oczywiście, że to zadanie można zrobić różnymi sposobami, ale ja wybieram najłatwiejszy sposób. Otóż właśnie wykorzystanie tego wzoru. No to spróbujmy policzyć to pole naszego rąbu. Otóż nasz a, czyli długość boku, to 4 do kwadratu razy sinus, i teraz uwaga, sinus ilu stopni? Sinus 150 stopni. Tak się składa, że trygonometria kąta rozwartego jest na maturze podstawowej z matematyki i Ty musisz pamiętać, że jeżeli masz kąt rozwarty, to jak będziesz liczył sinusa, to musisz pamiętać, że w drugiej ćwiartce sinus jest dodatni. I teraz, jak uzyskać tutaj to 150 stopni? Może zaczniemy od początku, 4 do kwadratu to 16 razy sinus. I teraz, jak uzyskać 150 stopni? Wystarczy od 180 stopni odjąć 30 stopni. Rozpisuję tutaj Tobie tak jak wzór redukcyjny. Jeżeli kojarzysz wzory redukcyjne, to będzie Ci teraz łatwo. Natomiast jeżeli nie pamiętasz wzorów redukcyjnych, to też zadanie możesz zrobić, bo możesz pamiętać, że sinus 150, czyli sinus w drugiej ćwiartce, jest taki sam jak sinus w pierwszej ćwiartce, oczywiście odpowiedniego kąta. Czyli wystarczy Ci informacja, że jak masz 150 stopni, to sobie odejmij w głowie od 180, odejmij sobie 150, wychodzi Ci 30, dlatego ja napisałam 30. I teraz właśnie ten sinus 150 stopni to jest inaczej sinus 30 stopni. O tym mówi odpowiedni wzór redukcyjny. Aczkolwiek można też obejść to, prawda, i można wykorzystać informację, że sinus w pierwszej ćwiartce i drugiej ćwiartce jest taki sam, oczywiście pod warunkiem, że kąty, te, które analizujemy, ten jest z pierwszej ćwiartki, tak, a ten kąt jest z drugiej ćwiartki, razem dają 180 stopni. To możemy do takich wniosków dojść. Czyli to mamy 16 razy sinus 30 stopni. Myślę, że pamiętamy to jedna, druga. No i teraz można skrócić dwójeczkę z 16, to jest 8. 8 razy 1 to jest 8. Czyli pole tego rąbu po prostu wynosi 8. Zrobiłam to zadanie bez wykorzystania rysunku, bo czasem bywają takie zadania, nawet z geometrii, gdzie rysunek nie jest potrzebny, tak jak chociażby w tym zadaniu, przy takim sposobie, jaki ja zaproponowałam. Zadanie numer 2. Kąt ostry rąbu ma miarę 30 stopni, a jego wysokość ma długość 6 cm.
Oblicz obwód rombu oraz sumę jego przekątnych. Czyli ja tutaj oczywiście wypisałam dane, że mamy do czynienia z rąbem, że jest kąt ostry 30 stopni, wysokość. Zrobiłam rysunek. Natomiast zapiszemy sobie, że mamy do wyznaczenia obwód rąbu, czyli to jest pytajnik, i suma przekątnych. Na pewno kojarzysz, że w rąbie przekątne oznaczamy przeważnie D1, D2, a ja proszę o sumę. O sumę tych przekątnych. Ile wynosi D1, dodać D2. No dobra, po co zrobiony jest rysunek? Pasowałoby zacząć od tego, że jeżeli pojawiają się przekątne, prawda, w zadaniu, trzeba ich sumę policzyć, no to by pasowało od tego zacząć. No pewnie na rysunku to ładnie zobaczymy. Popatrz, narysowałam rąb i w rąbie pamiętaj, że przekątne zawsze przecinają się pod kątem prostym, zaznaczyłam to z tej strony, i zawsze przecinają się w rąbie w połowie. Czyli to oznacza, że ten odcinek, jeżeli oznaczę x, to ten tutaj też będzie x. Dalej, jeżeli ten odcinek oznacza y, to ten też będzie y. Czyli moja jedna z przekątnych to będzie chociażby ta krótsza 2x, a ta dłuższa przekątna to będzie 2y. Czyli jeżeli ja proszę o sumę D1 plus D2, prawda, ja proszę o wyznaczenie tego, to tak naprawdę ja proszę, żeby mi wyznaczyć 2x dodać 2y. Czyli musimy wyznaczyć wartość takiego wyrażenia 2x dodać 2y. Ja często, jak wykonuję właśnie rysunek i mam narysowania rąb i zaznaczyć przekątne, to ja oczywiście czasem staram się oznaczać D1 na rysunku D2, ale wolę tak oznaczać x i x, bo wtedy lepiej jest, dlatego że nie musimy używać ułamków. Bo tak to bym musiała napisać jedna druga D1, jedna druga D2. Jeżeli komuś nie przeszkadzają ułamki, może tak być, to w ogóle nie ma znaczenia. Ja wolę przejść x, x, y, y, bo dla młodzieży tak jest łatwiej. No ale to tylko chciałam tutaj powiedzieć, dlaczego wykonałam rysunek, żeby z rysunku ładnie pewne rzeczy zauważyć. Rysunek to jest podstawa w geometrii, chociaż czasem zadania można rozwiązać nawet w geometrii bez rysunku. Dobra, przejdźmy do tego, że mamy podany kąt ostry. Podobnie jak w zadaniu numer 1, w sumie mogłabym zacząć od pola, więc zapiszemy sobie pole rombu, to samo co w zadaniu numer 1, a kwadrat razy sinus alfa. Czyli u mnie to będzie a kwadrat razy sinus 30 stopni. A sinus 30 stopni to jest 1 druga. Czyli napiszemy 1 druga razy a kwadrat, czyli a kwadrat. No dobrze, ale teraz ktoś pomyśli, to po co jest wysokość podana? No po to, że był kolejny wzór na pole rąbu a razy h. Był taki wzór już w podstawówce. I teraz ja mogę podstawić właśnie pod H 6, to będę miała A razy 6, czyli po prostu inaczej 6A. I pamiętaj, jeżeli wyznaczyłeś, po to jest ta umiejętność stosowania różnych wzorów na pole potrzebna, bo teraz jeżeli wyznaczyłeś pole jednym sposobem, drugim sposobem, to teraz możesz te pola porównać. Dlaczego? Bo przecież to jest ten sam rąb. Czy ja tak policzę pole, czy tak policzę pole, to jest to samo pole, bo to jest ta sama figura, ten sam rąb. Czyli 1 druga a kwadrat to się po prostu równa 6a. Teraz ja pomnożę obustronnie przez 2, 1 druga razy 2 to jest 1, czyli ja napiszę a kwadrat, bo po co pisać 1 a kwadrat, i 6a razy 2 to jest 12a. Skoro jestem w rąbie, jestem w geometrii, to muszę pamiętać, że boki są zawsze dodatnie, czyli ja mogę śmiało podzielić przez a, bo tu jest a w kwadracie, tu jest samo a, czyli ja mogę się jakby jednego pozbyć a z tej strony i z tej i będę miała, że a to się równa po prostu 12. Jest super, ponieważ ja już wyznaczyłam długość boku tego rąbu, a u mnie to jest 12, zaznaczmy na rysunku 12. No to następna sprawa, jak już mam a, no to popatrzmy, obwód naszego rąbu, przypomnijmy sobie, wzór to jest 4a, zresztą ciężko mówić o wzorze, a dodać a, dodać a, dodać a, nawet jak nie pamiętasz wzoru, do tego dojdziesz, czyli będzie 4 razy, nasze a to jest 12, czyli to jest 48. I to jest część odpowiedzi, tylko pamiętamy, że podane były jednostki, więc musisz w odpowiedzi uwzględnić, że właśnie istotne są jednostki. Dlatego napisałam, że obwód tego rąbu to jest 48 cm. No ale niestety nie koniec zadania.
Dlaczego? Dlatego, że obwód to była tylko część zadania. Teraz musimy zrobić drugą część, czyli policzyć D1 plus D2, które sobie rozpisaliśmy, że to jest 2x plus 2y. No to z czym nam się kojarzą przekątne? Pierwsza sprawa, przekątne nam się kojarzą z trzecim wzorem na pole. Jedna druga D1 razy D2, to już jest wzór wprowadzany w szkole podstawowej. No to podstawowy, jedna druga razy i teraz D1 to jest u nas 2x razy D2 to jest u nas 2y. Te dwójeczki mi się skrócą, a tutaj dwójkę napiszę na początku i będę miała 2xy. No to popatrz, wykorzystajmy znowu tą samą informację, że to jest ta sama figura. Czyli pole tym wzorem, czy tym, to jest to samo pole. Czyli ja po prostu porównam znowu pola. Pole moje 2xy porównam z moim 6a. Dlaczego? Bo a wyliczyłam. Czyli mam 12 razy 6 tutaj, to będę miała 72. Podzielę to przez 2 i dochodzę do wniosku, że moje x, y to jest 36. Super, super, prawda? Wyszło mi x, y, no ale w dalszym ciągu ja nie wiem, ile wynosi x, nie wiem, ile wynosi y. To znaczy, że jeszcze z czegoś trzeba skorzystać. No i co? I ten kąt prosty wykorzystajmy teraz. Czyli w trójkącie prostokątnym najważniejsze dla Ciebie jest twierdzenie Pitagorasa. Zapiszmy sobie, że będziemy teraz korzystać z twierdzenia Pitagorasa i zbudujmy je. X kwadrat dodać y kwadrat, bo to są obie przy prostokątne stojące przy kącie prostym, to się równa 12 do kwadratu. Czyli x kwadrat dodać y kwadrat równa się 144. I teraz uwaga, ja miałam wyliczyć, popatrz, 2x plus 2y. No ale w zasadzie wystarczyło, żebym wyznaczyła x plus y. I zrobimy sobie to sprytnie, bardzo sprytnie, wykorzystując wzór skróconego mnożenia. Jak pamiętasz, to ja przepiszę na razie x kwadrat plus y kwadrat i teraz, żebym ja tutaj mogła zauważyć wzór, to jest takie zadanie na pomysł, prawda? Pierwsza część jest taka bardziej typowa, a ta druga część jest taka na pomysł. Żebym ja tutaj skorzystała ze wzoru skróconego mnożenia, to jeszcze muszę mieć 2xy, czyli x kwadrat plus y kwadrat plus 2xy. Ale uwaga, jeżeli dodałam 2xy, to muszę też odjąć. No bo wiesz, jeżeli dodajesz do lewej strony, to musisz od razu odjąć, bo ja nie mogę sobie stron nagle coś dołożyć do strony. Absolutnie. Dodałam 2xy po to, żeby w następnej kolejce wykorzystać wzór skróconego mnożenia, no ale muszę równocześnie odjąć 2xy ze względu na to, żeby nam się po prostu strony zgadzały. No i teraz zwijamy to do wzoru skróconego mnożenia, czyli x plus y do kwadratu minus i teraz mamy 2 razy 36. Bo tu jest xy, prawda, to jest stąd wzięte, czyli 36, czyli 2 razy 36 to jest 70, po prostu 2. I to się równa 144. Czyli x dodać y i to w kwadracie równa się, to przerzucę sobie na tą stronę tutaj, czyli będziemy mieć 144 dodać 72, czyli x dodać y i to w kwadracie, będziemy mieć 140 dodać 70, to będziemy mieć 210 i 4 dodać 2, to będziemy mieć 216. I teraz pierwiastkujemy to obustronnie, dzięki czemu, tu będę kontynuowała, dzięki czemu x plus y, pamiętamy, że to są tylko i wyłącznie liczby dodatnie, no bo jesteśmy w geometrii czworokąta, to będzie pierwiastek z 216. A teraz pierwiastek z 216, możemy rozbić 216 jako 36 razy 6, dlatego że 30 razy 6 to mamy 180 i 6 razy 6, 36. To daje razem 216, czyli po prostu mamy 6 pierwiastków z 6. Wszystko super, ale ja miałam policzyć D1 dodać D2, które u mnie to było 2x plus 2y. Ja wyciągam dwójkę przed nawias i mam wtedy taki zapis, czyli będę miała 2 razy, a x plus y wyszło mi 6 pierwiastków z 6. Czyli będziemy mieć 12 pierwiastków z 6, oczywiście wyrażone w centymetrach
No bo zadanie było związane z jednostkami, więc musimy odpowiedzi podawać oczywiście w centymetrach, tak jak było podane na początku w treści. Zadanie z rąbem, ale dużo trudniejsze niż zadanie numer jeden, dlatego że to zadanie składało się z kilku części, ale w jednym zadaniu, popatrz, powtórzyliśmy wszystkie trzy wzory na pole rąbu. I myślę, że to najważniejsze twierdzenie Pitagorasa, wzoru skróconego mnożenia, no takie po prostu wow, jeżeli chodzi o rąby. Zadanie numer 3. Odlicz miary kątów czworokąta, jeśli miary kolejnych kątów pozostają w stosunku 1 do 3, do 3, do 5. Przygotowałam rysunek czworokąta. W zadaniu jest podany dowolny czworokąt. To znaczy, nie rysuj kwadratu. Staraj się narysować dowolny byle jaki. Ja po prostu narysowałam, tak przyłożyłam linijkę, żeby każdy kąt wydawał się niby inny, aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie rysunek poglądowy. Co to znaczy, jak jest podany stosunek? Stosunek kątów. Często młodzież ma z tym problem, ponieważ stosunek kątów, zapamiętaj, to nie oznacza, że to jest 1 stopień, 2 stopnie, czy tam 3 stopnie, czy tam 7 stopni, absolutnie. To oznacza, że jak podzielę jeden kąt przez drugi, to mi wychodzi na przykład kąt ten, bym podzieliła przez ten, to mi wychodzi właśnie 1 do 3, czyli ich stosunek. A więc ja nie wiem, ile wnoszą kąty i teraz zrobimy w ten sposób. Takie zadanie ze stosunkiem w matematyce robi się w sposób taki specyficzny. Obkłada się każdą z tych liczb niewiadomą taką samą. Ustalmy, że to będzie alfa, skoro jesteśmy w kątach. Czyli jeden z kątów to będzie 1 alfa, drugi to będzie 3 alfa, kolejny będzie znowu 3 alfa, i ostatni będzie 5 alfa. Popatrz, dołożenie przeze mnie tego alfa nie zmienia mi stosunku, bo te alfy by mi się poskracały, prawda? Więc nie zmienia mi to stosunku, a mam niewiadomą. No bo tak naprawdę to ja nie wiem, ile te kąty wynoszą. A więc to przeniosę na zadanie. Załóżmy, że 1 alfa to niech będzie ten tutaj nasz kąt, ma miarę alfa. Następny 3 alfa to weźmy sobie ten 3 alfa. Kolejny 3 alfa weźmy sobie ten. I największy, w sumie na moim rysunku tak właśnie wyszło, to niech będzie 5 alfa. I teraz, ja to przełożyłam na rysunek, chociaż część, myślę, że młodzieży zrobiłaby sobie to w ogóle bez rysunku, bo trzeba teraz wszystkie kąty dodać, czyli alfa, dodać 3 alfa, dodać 3 alfa, dodać 5 alfa i pamiętać, że suma kątów wewnętrznych czworokąta wypukłego, takim jak tutaj mamy, oczywiście na myśli, wynosi 360 stopni. No więc dodajemy tutaj, mamy 4, dodać 3, to jest 7, dodać 5, 12 alf, to się równa 360 stopni. Dzielimy obustronnie przez 12 i dochodzimy do wniosku, że alfa to jest po prostu 30 stopni. A więc skoro tak, to jeden z tych kątów, on ma miarę właśnie alfa, czyli ja przepiszę 30 stopni, drugi kąt miał miarę 3 alfa, czyli 3 razy 30 to jest 90 stopni. Trzeci kąt miał również miarę 3 alfa, to jest też 90 stopni. I czwarty kąt miał miarę 5 alfa, czyli 5 razy 30 stopni to jest 150 stopni. I to można by było oczywiście potraktować jako odpowiedź. Natomiast jeżeli Ci taki zapis nie odpowiada, to możesz napisać słownie. Ten czworokąt ma kąty o miarach 30 stopni, 90 stopni, 90 stopni i 150 stopni. Jak to ubierzesz w słowa? Nieważne. Ważne, żeby było dobrze, poprawnie policzone i żeby ta odpowiedź jednak była zgodna z rzeczywistością. Zadanie numer 4. Oblicz długość boku kwadratu, którego przekątna jest o 4 cm dłuższa od boku. Ja tutaj rysunku nie robiłam, ze względu na to, że kwadrat, myślę, że każdy wie, jak wygląda, prawda? Natomiast wprowadźmy pewne oznaczenia. Niech A to będzie standardowo długość boku kwadratu, natomiast D to niech będzie długość przekątnej. To by pasowało zapisać, jeżeli po prostu nie robimy rysunku. Bo jeżeli byśmy zrobili rysunek, no to na rysunku można by było oznaczyć. I teraz zapiszmy to, co wynika z treści. Długość trzeba boku kwadratu policzyć, czyli A to się równa pytajnik, natomiast zapisane jest tak w treści, że przekątna jest o 4 cm dłuższa od boku. Czyli przekątna nasza
D jest, czyli równa się, o 4 dłuższa centymetry, czyli od razu zapiszmy, że to będą wyniki w centymetrach, prawda, tutaj, taką mamy jednostkę i musimy to zapisać, że przekątna jest o 4 centymetry dłuższa, czyli po prostu od boku, czyli to się po prostu równa, to nasza D równa się A, dodać 4, bo jest o 4 więcej. Czyli żeby mi się zrównoważyło, prawda, to muszę do boku dodać 4 i wtedy uzyskam przekątną. I można by było zrobić rysunek, na rysunku zaznaczyć przekątną i zastanowić się, jak ją policzyć. Ale myślę, że fajnie by było znać wzór na przekątną w kwadracie. To Ci się przyda również do brył, dlatego też ważne, żebyś ten wzór znał. Wzór D to się równa A pierwiastek z dwóch. I teraz podstawiamy, czyli za D podstawiamy A pierwiastek z dwóch tutaj, to się równa A dodać 4. Wygląda na to, że mamy do rozwiązania takie proste równanie, ale uwaga, ono wcale proste nie jest. Dlatego, że tak, przenosimy niewiadome na jedną stronę, czyli A pierwiastek z dwóch i minus A, jak przerzucimy, to się równa 4, wiadome na drugą. I teraz wiemy doskonale, że tego się nie da odjąć, no ale jakoś A trzeba wyliczyć. Więc często jest taka metoda, jak nie wiesz co zrobić, A może wyciągnąć przed namiast. Czyli ja stąd i stąd zabieram A do przodu, przed nawias. Co mi zostanie? Zostanie mi pierwiastek z dwóch, odjąć, zabrałam A, ale muszę fizycznie napisać 1. No bo wiesz, gdybym nic nie napisała, to bym rozumiała to jako 0, a przecież tutaj nie ma 0 A, tylko jest 1 A. Jak masz kłopot, to sobie zapisz tutaj 1 A i wtedy ta jedynka już Ci się nie wiadomo znikąd nie pojawiła, tylko ona tam fizycznie jest. No to teraz podzielmy obustronnie przez to pierwiastek z dwóch minus 1 i uzyskamy, że nasze A to się równa. Przecież nie umiemy tego podzielić, to zapiszmy w kresce ułamkowej. Kreska ułamkowa zastępuje nam dzielenie. Ale takiego wyniku niestety nie wolno zostawić na maturze. Trzeba usunąć niewymierność, czyli licznik i mianownik rozszerzyć przez liczbę sprzężoną do mianownika. A liczba sprzężona różni się tylko w środku znakiem. Pierwiastek z dwóch dodać 1 i to samo na dole pierwiastek z dwóch dodać 1. No i teraz oczywiście wymnażamy sobie licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, kreska ułamkowa i zapiszemy to w postaci na razie nawiasów, czyli 4 pomnożone przez pierwiastek z dwóch dodać 1, a na dole będzie pierwiastek z dwóch minus 1 pomnożone przez pierwiastek z dwóch dodać 1. Oczywiście, jeżeli chodzi o licznik, nie ma kłopotu, dlatego że tutaj wiadoma sprawa jest, że trzeba wymnożyć czwórkę z pierwiastkiem z dwóch, czyli mamy 4 pierwiastki z dwóch i później czwórkę z jedynką mnożymy, to mamy 4. Natomiast w mianowniku jest problem, ponieważ część młodzieży nie zauważa wzoru skróconego mnożenia, ale musisz pamiętać o tym, że jak się usuwa niewymierność, to fajnie jest zastosować wzór skróconego mnożenia, ten, który tobie napisze a minus b razy a plus b, to się równa a kwadrat minus b kwadrat. I widzisz, i tak mamy. A to jest nasz pierwiastek z dwóch, zgadza się. B to jest nasza jedyneczka. I tu się różni znakiem. Tu jest minus, a tu jest plus. Stosujemy wzór skróconego mnożenia, a więc a kwadrat, czyli u mnie a to był pierwiastek z dwóch i to do kwadratu, minus b kwadrat, czyli u mnie to była jedynka i do kwadratu. Czyli mamy 4 pierwiastek z dwóch dodać 4 podzielone przez pierwiastek z dwóch do kwadratu, tu mamy pierwiastek z czterech, czyli po prostu 2, minus 1 do kwadratu to 1. 4 pierwiastki z 2 dodać 4 podzielone przez 1. A przecież nie muszę tak pisać, czyli 4 pierwiastki z 2 dodać 4 i to jest oczywiście wynik ostateczny. Tyle wynosi długość boku kwadratu, oczywiście pamiętamy, wyrażona w centymetrach. Zadanie z kwadratem, myślimy, że to jest banalne zadanie. Otóż oczywiście, że kwadrat jest łatwą figurą, łatwym czworokątem, ale no, zadania też nie mogą być takie do końca trywialne, więc tutaj był ten problem właśnie, żeby ułożyć odpowiednie równanie, poprzenosić, wyciągnąć przed nawias, podzielić i usunąć niewymierność. No i na końcu zapisać, że tyle wynosi długość w boku tego kwadratu. Zadanie numer 5. Prostokąt ma boki długości 4 cm i 6 cm. Oblicz obwód okręgu opisanego na nim. Ja oczywiście przygotowałam rysunek i zapisałam, że trzeba policzyć obwód okręgu opisanego. Pamiętaj, jak jest okrąg opisany, to on musi przechodzić przez wszystkie wierzchołki danej figury. Narysowaliśmy prostokąt i na nim opisany okrąg. Pamiętamy,
jak opisujemy okrąg. On musi przechodzić przez wszystkie wierzchołki. Można oczywiście zacząć od narysowania okręgu, bo będzie wygodnie, a później wrzucić w niego w środku prostokąt. I teraz, zaznaczmy sobie może, co mamy dane. Po pierwsze, mamy dane boki tego naszego prostokąta. Ten wygląda na krótszy, więc tu napiszmy 4, a ten jest dłuższy 6. I teraz my mamy policzyć obwód okręgu. No, pierwsze co, pasowałoby zacząć od tego, że obwód okręgu, wzór, który znamy już ze szkoły podstawowej, to jest 2πr. Czyli trzeba policzyć promień. Ale ja specjalnie przygotowałam rysunek, ponieważ no, na rysunku będzie wszystko idealnie widać. Popatrz, jak ja poprowadzę teraz sobie przekątną, chociażby AC, weźmiemy obojętnie zresztą, którą przekątną, ale myślę, że najwygodniej będzie ta przekątna AC. I zastanowimy się, ta przekątna, prawda, jest dla nas do policzenia. No bo policzymy ją z twierdzenia Pitagorasa, bo w prostokącie oczywiście wszystkie kąty są proste, więc mogę ją policzyć. Zazwyczaj oznaczamy przekątną literką D, więc zaznaczyłam. I teraz patrząc sobie na nasz rysunek, możemy zauważyć, że ta przekątna to jest również, jak widać na naszym rysunku, to jest również średnica tego okręgu. Czyli to są po prostu dwa promienie. Dlaczego? Chociażby popatrz na to, myślę, że to jest oczywiste, ale jeżeli ktoś tego nie rozumie, to pamiętamy o tym, że jak mamy kąt prosty, a w prostokącie tak jest, że są wszystkie kąty proste i popatrzmy na ten kąt prosty przy wierzchołku B, to pamiętamy, że kąt oparty na średnicy, kąt wpisany oparty na średnicy jest prosty. Czyli to musi być średnica. Czyli ja tutaj zaznaczę 2R. Zresztą jak wykonasz elegancko, estetycznie rysunek, zobaczysz, że tak jest. To jest pewna własność tego, którą można się nauczyć, że jak na prostokącie opisać okrąg. No to skoro tak, to żeby policzyć to R, no to wystarczy, że podzielimy przez 2 i mamy, że R to się równa D podzielone przez 2. Tyle, że D musimy znaleźć stwierdzenia Pitagorasa. A więc 4 do kwadratu z tego trójkąta najprościej nam będzie. Przy takim rysunku 4 do kwadratu dodać 6 do kwadratu równa się D do kwadratu. Pamiętaj, twierdzenie Pitagorasa to jest podstawa w geometrii. Tu mamy 16 dodać, tu mamy 36 i to się równa D kwadrat. 16 plus 36 to mamy 52 i to jest D kwadrat. Pierwiastkujemy. Po czym uzyskujemy, że D to jest pierwiastek z 52. Albo wiemy, ile wynosi pierwiastek z 52, ale on nie istnieje całkowity, albo rozkładamy sobie liczbę 52 na czynniki pierwsze. Dzielimy przez 2, mamy 26, dzielimy przez 2, mamy 13, dzielimy przez 13, bo 13 liczbą pierwszą. I teraz tutaj mamy jedną parę dwójek, zatem D, kontynuując tutaj, D to będzie się równało 2 pierwiastki z 13. Po prostu 13 nie miała pary, więc ona nie da się spierwiastkować. A ta nasza czwóreczka się spierwiastkowała i wyszło nam 2 przed naszym tym pierwiastkiem z 13. Skoro tak, no to popatrzmy, to nasze R teraz, podstawiając do tego tutaj, to nasze R to będzie 2 pierwiastki z 13 nad 2. Dwójeczki się skrócą i wychodzi nam pierwiastek z 13. Skoro tak, podstawiamy do wzoru na obwód koła. Tu mamy ten wzór. 2π razy r, a nasze r to pierwiastek 13. No to ja zapiszę może ładniej troszkę. 2 pierwiastki z 13π. Taki mamy wynik, tego dalej już nie liczymy. Oczywiście jest to liczba wymierna, ale nie będziemy tego dalej przekształcać. Wyrażone było w jednostkach, centymetrach, więc wynik końcowy oczywiście też musimy zapisać w centymetrach. Zadanie numer 6. Oblicz pole kwadratu o przekątnej długości 12 pierwiastków z 3 cm. Przepisałam tutaj, że przekątna ma właśnie tyle, natomiast mamy policzyć pole, więc też zapisałam, że pole kwadratu to jest pytajnik. I tak, no można zrobić rysunek i na tym rysunku znowu zaznaczyć przekątną, ale ja chciałam pójść troszkę dalej, to znaczy pole kwadratu. Każdemu z uczniów kojarzy się wzór na pole kwadratu, a kwadrat. Tak, ale przecież kwadrat to jest też rąb. To dlaczego by nie skorzystać ze wzoru na właśnie odpowiednio iloczyn przekątnych podzielony przez 2, czyli 1/2 D1 razy D2. Kojarzymy taki wzór, nie? Na pole rąbu. Aczkolwiek przecież kwadrat to też rąb. Tyle, że nie muszę pisać D1 i D2, tylko po prostu mogę napisać 1/2 D razy D. Czyli 1/2 D
do kwadratu. Oczywiście warto pamiętać o tym, rzeczy niby oczywiste, ale czasem mamy tendencję zapominać nawet o tych prostych rzeczach, że warto skorzystać z takiego wzoru, bo wtedy nie trzeba się za dużo natrudzić. I teraz mamy jedna, druga, d razy d, czyli 12 pierwiastków z 3 po prostu do kwadratu. Czyli mamy jedna, druga razy i teraz podnosimy 12 do kwadratu, to jest 144. Razy pierwiastek z 3 do kwadratu, to jest pierwiastek tak jakby z 9, czyli to jest po prostu 3. No i teraz ja skrócę sobie dwójeczkę tutaj z tą liczbą 144, wychodzi mi tutaj 72 i mam wynik 72 razy 3, to będę miała oczywiście 216. I to jest pole wyrażone, to pole w centymetrach oczywiście kwadratowych. Mamy pole kwadratu, które wynosi 216 cm kwadratowych. Pokazałam Tobie sposób najłatwiejszy, popatrz, nawet bez rysunku. Ja zadanie mogłabym z Tobą rozwiązać kilkoma sposobami, ale staram się na to spotkanie wybrać takie sposoby, żeby jak najszybciej zrobić zadanie, żeby mieć czas na maturze, na zrobienie innych, trudniejszych, może zadań, które sprawią Ci po prostu większy problem. Zadanie numer 7. Boki prostokąta pozostają w stosunku 3 do 5, zaś jego obwód ma długość 24 cm. Oblicz długość przekątnej prostokąta. Ja przygotowałam tutaj taki mały rysunek, po to, żeby sobie przypomnieć, jak wygląda prostokąt, chociaż myślę, że to jest rzecz oczywista. Przekątna, oznaczamy ją literką D i mamy długość jej wyliczyć, ale na razie zastanówmy się nad tym. Znowu mamy zadanie ze stosunkiem, tylko tym razem są to boki. To jak są boki, to nie obkładamy niewiadomą alfa, tylko odłożymy sobie może niewiadomą x, czyli mamy 3x do 5x, takie będą boki. A więc widzę, że ten jest troszkę krótszy, czyli mój B, zapiszę sobie, to jest 3x, a moje A to jest troszkę dłuższe, to niech będzie 5x. No i teraz tak, można by było pomyśleć, że przecież przekątna, to tutaj już nam się pojawia trójkąt prostokątny, twierdzenie Pitagorasa, tyle, że jeszcze tego x-a nie mamy. Skorzystajmy teraz z obwodu. Pamiętamy, jaki był wzór na obwód prostokąta. To był taki wzór 2a dodać 2b. Jak nie pamiętasz, to się akurat z obwodami nic nie dzieje, dlatego że zrobisz sobie a, dodać a, wychodzi ci 2a. B, dodać b, wychodzi ci 2b. I masz 2a dodać 2b. No więc pod obwód postawimy 24. To się równa 2 razy i nasze a to jest 5x, dodać 2 razy nasze b to jest 3x. Czyli 24 to się równa 10x dodać 6x, czyli mamy, że 24 to się równa 16x. Podzielę, albo może najpierw zmienię stronami, a i tak będę dzieliła przez 16, bo strony to jest rzecz umowna, ja sobie wymieniłam, żeby x był po tej stronie. Zapiszemy w ułamku, bo to się oczywiście tak super ekstra nie podzieli, ale przecież można to skrócić przez 8. Skrócimy, to tu będziemy mieć 3, a tu będziemy mieć 2, czyli nam wychodzi, że nasze x to jest 3 drugie. Także nie najgorzej wyszło, może nie super idealnie, ale nie wyszło najgorzej. Czyli teraz mogę powiedzieć, że moje a to będzie, patrzymy na rysunek, 5 razy 3 drugie. Czyli 5 razy 3 to będzie 15, oczywiście drugich, bo to jest tak jakby 5 pierwszych. No to moje b, patrzymy na rysunek, 3 razy, oczywiście 3 drugie wyliczone, czyli 3 razy 3 to jest 9 i nad 2 będzie 9 drugich. No więc teraz już nic nie pozostaje innego, jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, aby zrobić to zadanie. Czyli a kwadrat dodać b kwadrat, bo tu widzimy jest kąt prosty w każdym prostokącie, równa się u nas d kwadrat. No więc pod a podstawiamy 15 drugich do kwadratu dodać, pod b podstawiamy 9 drugich do kwadratu, równa się d do kwadratu. Podnosimy. 15 do kwadratu to jest 225, 2 do kwadratu to 4. Dodać 9 do kwadratu to jest 81, wszystko podnosimy, tak? A 2 do kwadratu to 4 i to się równa d w kwadracie. Jak dodamy ze sobą, to już akurat się cieszymy, bo mamy wspólne mianowniki. I tu będziemy 220 dodać 80 to jest 300 i 5 dodać 1 to mamy 6, czyli mamy 306, to się równa d kwadrat, oczywiście 306 nad 4. I teraz wymieniam znowu stronami, dlatego żeby nam się tak znowu lepiej patrzyło na to. Mogłabym sobie to skrócić, ale uwaga, będę pierwiastkować, czyli mi będzie wygodniej
jak ja sobie osobno spierwiastkuję u góry 306, co będzie trudne, a osobno spierwiastkuję czwórkę, co jest łatwe 2. Wynik jest ok, ale myślimy sobie, czy czasem by się tego nie dało jakoś prościej jeszcze zapisać, prawda? Coś prościej policzyć. Otóż, żeby prościej policzyć, trzeba spróbować liczbę 306 rozłożyć na czynniki. No więc spróbujemy. Myślę, że wszyscy tu widzą, że to jest trójka, szóstka przez 3 się podzieli fajnie, czyli będzie 102. No to 102 podzielmy sobie teraz przez 2, bo widać na końcu 2, więc będzie się dzieliło przez 2. Mamy tutaj 51. 51 przez 2 się nie podzieli, ale przez 3 jak najbardziej. Będziemy mieć 17, no bo 17 razy 3 to właśnie jest 51. No i 17 jest niestety liczbą pierwszą, już się nie podzieli przez nic innego, tylko przez 17. I teraz szukamy, patrzymy, czy da się to lepiej zapisać. Otóż tu mam trójkę i tu mam trójkę. Z tych dwóch trójek wyląduje mi trójka przed pierwiastkiem, czyli będę miała 3 pierwiastki, a niestety to zostało bez pary i to też pary nie ma. Kolejność tutaj nie ma znaczenia, jak sobie będę tu rozkładała na czynniki. Czyli bez pary mam dwójkę i 17, czyli 2 razy 17 to jest 34 pod pierwiastkiem, a przed nim ta trójeczka i podzielone przez 2. I to jest wynik oczywiście wyrażony w centymetrach, bo w zadaniu było podane, że obwód jest w centymetrach, przekątna ma długość 3 pierwiastki z 34 nad 2. To jest wynik w najładniejszej formie, zostawiony w jakiej się da. Po prostu pierwiastka z 34 nie da się już lepiej zapisać. Na to spotkanie przygotowałam 7 zadań. Oczywiście pamiętaj, że to spotkanie miało na celu powtórzyć najważniejsze zadania związane z kwadratem, prostokątem, rąbem, czy też tam dowolny czworokąt też było zadanie. Na kolejnym spotkaniu z powtórzenia będziemy robić już ciekawsze czworokąty, trapezy, rozmiary głęboki. Zapraszam Cię oczywiście do nauki dalej ze mną. Do zobaczenia.